Hej, witam was wszystkich serdecznie po jednym dniu przerwy. Wczoraj nie nagrywałam, jakoś nie miałam się w ogóle do tego zebrać. Byłyśmy po prostu, wiecie, no z rodzinką. Nasz pierwszy dzień wolny, dzisiaj jest piątek, ale też wszyscy są jeszcze w domu. A więc mamy taki bardzo, bardzo długi weekend z pogodą beznadziejną. Chociaż wczoraj miało cały dzień padać, a po południu rozpogodziło się, a więc wzięliśmy znajomych i poszliśmy obok nas no na takie zabawy dla dzieci. Dodam wam kilka zdjęć, to zobaczycie. Dzieci się fajnie wybawiły, a więc zawsze jakiś plus. Ja dzisiaj jestem po moim porannym treningu. Mam tutaj moje smoothie i w międzyczasie mam mój koktajl i w międzyczasie się wyszczotkuję i wskoczę pod prysznic dzisiaj przed kąpaniem. Umyję dzisiaj też pierwszy raz włosy po fryzjerze. Pomyłam je, no we wtorek, bo byłam u fryzjera, dzisiaj mam piątek, więc stwierdziłam, że sobie czas najwyższy je odświeżyć. I później wychodzimy od razu do sklepu dla zwierząt, dlatego że muszę kupić żwirek dla Rory i później wjedziemy do Picarda, czyli do takiego sklepu, gdzie mamy same lodówki, ale chcę kupić mrożone warzywa i jakąś pizzę, bo mam chciała na to popołudnie, a więc dobra, już będzie pizza na obiad, czemu nie? I właśnie chciałam rybę kupić mrożoną i tak dalej, tam są naprawdę bardzo, bardzo dobre produkty, a więc po prostu pójdziemy, skałkę pod prysznic, bo wszyscy będą na mnie czekać, a mamy 10:23. No, to zapraszam do oglądania tego vloga. Byliśmy w Animalis, żeby kupić żwirek i kupiłam nowy transporter dla Rory. Rory przychodzi, żeby zobaczyć, dlatego że ja miałam taką dużą skrzynkę i musiałam wyjść taką skrzynkę, taką klatkę i musiałam wiedzieć, że ona była stanowczo za duża i właśnie zdecydowaliśmy się na coś takiego bardziej poręcznego, bo tutaj zobaczcie. Tylko ciekawe, czy ty to wejdziesz, wiesz? Jak patrzę teraz, ale były jeszcze dużo mniejsze. O, zobaczcie. Taki to jest sznureczek i wtedy łatwiej będzie mi ją zanieść do weterynarza, a w tej naszej klatce to za duże. Chcesz wejść do środka? Możesz sobie wejść. To wtedy zobaczyłabym, czy w ogóle wchodzisz, bo jak nie, to oddamy i kupimy większy. Ale ten mi się podobał, właśnie bardzo fajny, bo tutaj będzie się tak przytulniej czuła, bo wiecie, w tej klatce to za wielka jest ta klatka. Tak ją dostaliśmy na samym początku, ale właśnie to mi się bardzo podobało, taki kolor w ogóle fajny jeansów, był jeszcze taki różowy, ale strasznie tandetny. Chcieliśmy taki, nigdzie nie jedziemy, ale jak chcesz, to sobie możesz obejrzeć, możesz powąchać. W końcu to twoje. Nie, wydaje mi się, że będzie dobre. Żeby też nie było jej za luźno, nie wiadomo, wiecie, to nie jest na jakieś wielkie wycieczki, ale tylko właśnie do weterynarza. Fajnie będzie to wyglądało. Czy jak pójdziesz do rodziców Lorą, jak my pojedziemy na wakacje? Bo rodzice Lorą będą pilnować Rory, jak my pojedziemy na wakacje, jedne, drugie i trzecie wakacje. No Rory, ty dzisiaj tak się bawisz, tak się chcesz bawić, tak się chcesz bawić ze mną. Ela tak mam kamera. My ile miać w sele, on trendy są cire, tu czek. Dwa Rory. Bibi. Merci! Merci, Canal Plus! Tu veux ouvrir? Vas-y! Oui! Ça va. Bonjour Laurent! Il est parti, c'était le monsieur qui rapporte les colis. C'est le facteur! Vas-y, tire! Le facteur n'est pas passé, on le donne tous une claque! C'est ça! Ah, celui-là! Celui-là! Oui! Allez, fort! Encore! Ah. Encore! Ouais! Oh! Y'a quoi dedans? Un doigt pour moi, le toto? Un livre! La lune! Non! Moi je dois. Là il est là, le soleil! Tu fais quoi? Soleil! Pardon! Te fais pas là, non! T'as choisi, c'est du mal! Le soleil! Tu n'es pas soleil? Oui! Regarde, on a quoi ici? Alors? Soleil! Soleil!
J'ai la gratitude. Mon affirmation positive. Pour dessiner. Là, je trouve pas ça bon, par contre. Mais maman. Hein? Est-ce que tu trouves pas bon? Je vais marquer ton humeur générale. Parce qu'il faut toujours qu'elle soit au max. Bah oui. Mais comme ça, je saurais que je dois avoir des journées moins bien. Słuchajcie, po raz pierwszy dzisiaj przestało padać, a więc idziemy na mały spacerek. Oczywiście obczajamy ślimaki. No jest bardzo dużo ślimaczków, ale idziemy korzystać z tego, że nie pada. Gdzie masz? Ale my tutaj mamy ślimaków. Wszędzie są ślimaki. Masz mikrofon, Melissa, chcesz? W ogóle te okulary stylowe. Takie jest, Skargo? Idziemy się przejść na spacerek. Gdzie? No mama widziała. Enot, tak. Melissa, on y va, on va partir? Melissa, j'aimerais beaucoup qu'on parte. On y va? Viens, on peut partir? T'as déjà fini, regarde. Non, on... Melissa, dépose ça ici, on n'en a pas besoin Anna, de tout ça. Et Anna. Oui, Alex, il a déjà des trains. On y va, on va trouver papa? Oui. Ok, c'est bien ma fille. Il est où papa? Là. Papa, papa. Przerywam tego vloga, dlatego że przyznaję się, nie udało mi się za bardzo nagrać ten weekend, ale ja w ogóle jak jestem z moją rodziną, to kompletnie jakoś tak nie pozwalają mi pracować, poświęcam cały czas, po prostu cały mój wolny czas dla nich, a teraz zrobiłam sobie kawkę i na moim Instagramie poprosiłam was, żebyście zadawali mi pytania, wybiorę jakieś 5-7 takich najbardziej interesujących i po prostu wpleciemy je do tego vloga, dlatego że nie chciałam marnować tego piątkowego nagrywania, nie wolno marnować swojej pracy, trzeba po prostu do niej coś dodać, ulepszyć, zmienić, ale nie wyrzucić do kosza, więc nie wyobrażam sobie wyrzucić te wszystkie klipy, które właśnie zauważyliście, po prostu je wyrzucić, nie wyobrażam sobie tego. A więc mam, słuchajcie, pytania, w sumie sporo już ich jest. Pierwsze pytanie, jakie mi tutaj wpadło, to co robisz, że jesteś taka zmotywowana do ćwiczeń? Ja wam ostatnio coraz częściej pokazuję, że ćwiczę, co ćwiczę, jak ćwiczę, czy na przykład dzisiaj poszłam pierwszy raz biegać, ale to zobaczycie w kolejnym vlogu. Co ja robię, że jestem taka zmotywowana? Mnie się na samym początku też nie chciało, zaczęłam tak troszkę intensywniej ćwiczyć. No może zacznijmy w ogóle od początku. Ćwiczyłam w 2017 roku bardzo dużo. Na siłowni cały czas. Moje ciało wyglądało naprawdę fajnie. Byłam zachwycona i w ogóle czułam się ekstra, ale jadłam jeszcze kiepsko.
że tak powiem. Naprawdę, ja w tym 2017 chodziłam na siłownię, ale niczego sobie nie żałowałam. Jadłam dużo cukru i w ogóle, no jadłam co chciałam. A moje ciało mimo wszystko wyglądało dobrze. No to jest to. Później poroniłam, a więc w ogóle przestałam absolutnie robić cokolwiek z moim życiem. Później zaszłam w ciążę od razu i też te ćwiczenia poszły w podstawkę. Później, jak wiecie, na pewno zaraz po porodzie, oczywiście jak się skonsultowałam z lekarzem i tak dalej, no to powiedział mi, że mogę wrócić do ćwiczelni i zaczęłam ćwiczyć. Ćwiczyłam w sumie, wiecie, raz na jakiś czas, to nie były naprawdę żadne mocne ćwiczenia, więc to, wiecie, 2019 to było takie, o, tu sobie poćwiczę, tu się przejdę na spacer. Cały czas ta aktywność gdzieś u mnie była, bo ja to po prostu lubię. Ja się do tego nie zmuszam, ja to zawsze lubiłam. I później w 2020 w sumie podczas lockdownu dużo biegałam, dużo ćwiczyłam i naprawdę starałam się, żeby tej aktywności też bardzo, bardzo dużo u mnie było, no bo wiecie, w lockdownie siedzicie cały czas w domu, no to chociaż troszkę trzeba było, nie wiem, właśnie wyjść pobiegać, czy poćwiczyć trochę w ogródku. Ja wtedy właśnie ćwiczyłam w ogródku, taką mieliśmy piękną pogodę, a teraz cały czas leje. I później przestałam jakoś tak, wiecie, przychodzą te zimniejsze momenty, październik, listopad i tak z powrotem sobie odpuściłam, ale nawet jak ćwiczyłam w tym 2020 roku, to nie widziałam jeszcze takich mega zmian. Jasne, że dobrze się czułam psychicznie, ale słuchajcie, od stycznia powiedziałam sobie, że mam cel, po prostu mam cel, wiem jak chcę wyglądać pod koniec roku i właśnie to był mój taki długi cel, w sensie taki na dłuższą metę, że tak powiem. Stwierdziłam, że po raz pierwszy nie chcę mieć ładnej figury na lato, tylko na lata. Ja chcę, żeby to było już moim przyzwyczajeniem, żeby sport i dobre odżywianie stanowiło po prostu część mojego i mojej rodziny życia, a nie żeby to było tylko takie na chwilę i że mi się znowu odechce. Dlatego się absolutnie do niczego nie zmuszałam. I wydaje mi się, że to też dlatego jestem i byłam zmotywowana do ćwiczeń, dlatego że ja się nigdy nie zmuszałam. Ja nigdy nie mówiłam sobie, że muszę, że musisz, czy absolutnie musisz. Jeśli wstawałam i wiedziałam, że moje ciało dzisiaj nie chce, nie ma po prostu na to ochoty, to tego nie robiłam. I musiałam powiedzieć, że to jest dla mnie taki klucz po prostu do sukcesu w tym wypadku, dlatego że wstawałam następnego dnia i po prostu stwierdziłam, o, wczoraj nie zrobiłam treningu, to zrobię go po prostu dzisiaj. Ale absolutnie nie prosiłam nikogo, żeby mnie motywować. To była sprawa pomiędzy mną a mną. I ja naprawdę lubię ćwiczyć, a więc wiecie, też teraz po prostu, dlaczego jestem taka zmotywowana? Ja po prostu już się przyzwyczaiłam. Dla mnie to już po prostu weszło w przyzwyczajenie. Ja już się nie zastanawiam, nie zadaję sobie pytań, ja sobie przygotowuję zawsze mój strój do ćwiczeń często wieczorem. Wiem często wieczorem, co zjem po swoim treningu, o której będę ćwiczyła i co będę ćwiczyła. I moim zdaniem to jest bardzo fajne, dlatego że jak wstajecie rano, o, mój strój do treningu jest brudny, a to nie mogę ćwiczyć, a to wezmę sobie może inny, ale źle się czuję w tych leggingsach, wiecie jak to jest? Ja na przykład jak się źle czuję w jakimś stroju do ćwiczeń, absolutnie nie będę mogła ćwiczyć, bo o, będę podciągać, mi będzie coś wchodziło, wrznało się. Nie, ja muszę mieć właśnie dobry, fajny, wygodny strój do ćwiczeń, który przede wszystkim lubię, w ładnym kolorze, który mnie motywuje, marki, którą lubię. Naprawdę, to są takie detale. I też fajnie jest wiedzieć dzień wcześniej, co się będzie ćwiczyło, bo jak wstajecie rano i mówicie sobie, dobra, muszę ćwiczyć, czy chcę ćwiczyć oczywiście, to przygotujcie sobie na przykład jakieś filmiki na YouTube, to wtedy wasz mózg nie ma czasu, żeby zadawać wam pytania, czy wam się chce, bo wy już to zaplanowaliście. To już było zaplanowane wcześniej. A więc zdaje mi się, że to jest fajna taktyka, żeby właśnie być bardziej zmotywowanym. Czy zauważyłaś, żeby te ćwiczenia coś zmieniły w kwestii twojej figury? Oczywiście, że tak. Jakby nic od pół roku się nie zmieniło, to chyba przestała. I na samym początku, słuchajcie, stawałam przed lustrem i mówiłam sobie, o może nic nie widać, nie widać, te ćwiczenia nic mi nie dają, nic nie widać. Wiedziałam, że czuję się lepiej psychicznie, ale fizycznie miałam wrażenie, że wciąż nic nie widać, że ta dupa jest płaska, jak była płaska, że ten brzuch jest obwisły, jak był obwisły. Naprawdę, ja takie sobie fazy dawałam na łeb, że to jest po prostu czarodziejskie pojęcie. Ja nie wiem, jak ja mogłam siebie samą tak traktować, moje ciało, które jest taką moją oazą. Jak ja mogłam w ogóle się tak traktować? O Boże, teraz już by to w życiu nie przeszło. I oczywiście z czasem zaczęłam widzieć rezultaty. I oczywiście, że jak widzimy troszkę rezultatów, to zaczynamy dużo bardziej pozytywnie myśleć o swoim ciele. Ja też oczywiście sporo zmieniłam moją wizję świata i w ogóle mojego życia w ostatnim czasie. A więc też stosuję, słuchajcie, konekcję. Oni dzisiaj się śmiali, ale
To u mnie naprawdę działa i to sprawia, że moje mięśnie boją mnie i w ogóle czuję mięśnie 3 razy bardziej niż czułam je wcześniej. To bardzo koncentruje swój umysł na mięśniu, naprawdę. Nie myślę o tym, co będę jadła, nie myślę o tym, kto co robi, nie myślę o tym, czy mam odpisać na maila, tylko jak ćwiczę na przykład pośladki, to ja myślę tylko i wyłącznie o tych pośladkach. Wyobrażam sobie te pośladki, wyobrażam sobie każdy mięsień, jak się ściska i naprawdę czuję wtedy te ćwiczenia 100 razy mocniej. Tak, to po prostu, że mój umysł, mózg łączy się z moim mięśniem, to jest naprawdę dla mnie sztos i ja teraz jak ćwiczę, to właśnie muszę mieć spokój i bardzo, bardzo koncentruję się na danym mięśniu. Jak go ćwiczę, to zawsze o nim myślę i mam wrażenie, że wtedy jak skończę taki trening i wiem, że bardzo intensywnie myślałam o każdym mięśniu oddzielnie, który ćwiczyłam w danym momencie, że ja czuję te mięśnie 100 razy bardziej niż czułam je, jak myślałam o tym, co będę jadła, albo o tym, czy muszę zrobić zakupy, bo po prostu mam wrażenie, że mój mózg w ogóle się nie łączył z tym mięśniem i że ja mogłam zrobić, wiecie, 60 brzuszków na przykład i ja nic nie czułam, naprawdę. I takie, wiecie, no, a więc to jest naprawdę dobre i powinniście tego spróbować, bo u mnie to działa, u mnie to się fajnie sprawdza. Moje dziecko zaczyna klepać mnie, czy w książce o słuchaniu jest poruszany ten temat. W ogóle w książce, którą czytam na temat właśnie jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jest poruszany bardzo wiele tematów, a więc ja naprawdę polecam tą książkę każdemu rodzicowi z ręką na sercu. Naprawdę, jest taka fajna, macie ćwiczenia przede wszystkim, a więc naprawdę, dziecko, jeśli zaczyna cię klepać, na pewno znajdziesz tam swoją odpowiedź, jak zareagować, w ogóle nawet jak odpowiedzieć, jak dziecko się czuje w danym momencie, dlaczego może to zrobiło. Tam jest tyle odpowiedzi na tak przeróżne pytania, które ja sobie często zadawałam, albo z których nie zdawałam sobie do końca sprawy. Naprawdę to bardzo zmieniło to, jak patrzę na swoje dzieci i to, jak patrzę na niektóre sytuacje, to, jak patrzę na niektóre zachowania, to, jak patrzę na niektóre, jakby ktoś powiedział, krzyki. Naprawdę, to jak potrafię im odpowiedzieć i to, jak one się szybko uspokajają, to jest po prostu jakiś szok. Ja nie sądziłam. Wiele z Was właśnie ostatnio napisało mi taką masę komplementów, jak rozmawiałam z Melisą. Ja byłam w szoku. Dla mnie to już jest... zaczyna się robić wiecie, taką normalnością, że ja z nią tak rozmawiam już teraz, a kiedyś w życiu by to nie przeszło. Chodziło o to, że Meliska otwierała paczuszkę i to tak wszystkich ujęło, wydaje mi się, i nie było tam butów. Ona chciała buty, a więc ja jej starałam się wytłumaczyć, że ja rozumiem, że ona chciała buty, ale tym razem ja tych butów nie kupiłam. A wiecie, mogłam bardzo dobrze powiedzieć, dobra, przestań, po co ci te buty? Wiecie, o co chodzi? No, odberknąć jej coś i ja wiem, że ona wtedy by się położyła na ziemi, ona by wtedy krzyczała, że ona by wtedy płakała, że tak, ona mogłaby mnie wtedy pacnąć, bo to jest 2-latek, który ma bardzo duży problem, żeby trzymać swoje emocje na wodzy. A więc to, jak odpowiadamy dzieciom, ma tak ogromne znaczenie, że ja w życiu bym sobie tego nie zdawała sprawy, a więc cieszę się, że cały czas się edukuję i że moje dzieci mogą być spokojniejsze i ja dzięki temu jestem o wiele spokojniejsza. Z mężem moim przyszłym się dużo mniej kłócimy, odkąd aplikujemy te rady z tej książki, naprawdę. Ja już nie będę kiedyś ostatnio pokłócić o dzieci, a wcześniej... 10 razy dziennie ktoś się na kogoś wyda, albo dziecko coś zrobiło. No, u nas tak było, a więc to nam bardzo pomogło też w związku. Dziewczyna pisze: od pewnego czasu czuję, że znalazłam siebie, że coś się we mnie zmieniło, a co u ciebie było tym momentem przełomowym? A więc u mnie nie było takiego jednego momentu przełomowego, takiego, że powiedziałam sobie, wszystko się zmienia. Naprawdę nie było takiej jednej rzeczy, która sprawiła, że zdecydowałam się na zmiany. Była masa rzeczy, które po prostu się na siebie złożyły. I często tak jest, że to jest po prostu, wiecie, taka jedna kropelka, która sprawi, że szklanka się przeleje. I u nas tak właśnie było. Zdecydowaliśmy się po prostu, że chcemy żyć inaczej, że chcemy być po prostu szczęśliwi i wdzięczni. I mimo, że wydaje mi się, że już tak byliśmy szczęśliwą i wdzięczną, kochającą się rodziną, ale to, że możemy być każdego dnia lepsi i poznawać siebie, jest niesamowite. To, ile my mamy do siebie teraz cierpliwości, to ile my mamy do siebie teraz zrozumienia. Naprawdę wszyscy, bo to, że na przykład ja dużo się teraz edukuję, dużo czytam, zmieniam swoje wszystkie po prostu nawyki, to naprawdę ma ogromne odbicie na moich dzieciach i na moim narzeczonym. Oni naprawdę mają jakieś takie, mam wrażenie, że inaczej mnie po prostu widzą. Ja jestem spokojna, oni są spokojni, ja siebie akceptuję w 100%, oni mnie akceptują i to chyba tak, a więc u mnie nie było takiego jednego przełomowego momentu, było po prostu właśnie bardzo wiele rzeczy, które sprawiło, że chcę poznać siebie lepiej i że chcę być inna, chcę się po prostu zmienić, bo miałam wrażenie, że od pewnego czasu się w ogóle nie zmieniałam, że byłam non-stop ta sama, że wszystko wyglądało identycznie i nie czułam się z tym absolutnie dobrze. To jest to, że czułam się z tym po prostu cholernie źle, że było mi źle ze sobą, z tym...
jak sama siebie widzę. I dobra, będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że ten taki weekendowy, Q&A-owy film wam się podobał. Zostawiajcie koniecznie łapki w górę. Zapraszam was również na mój Instagram, jeśli was to interesuje. I co? Widzimy się w następnym. Pa!